Wydawnictwo kobiece i niegrzeczne książki przedstawia książkę Alicji Sinickiej pod tytułem Otwórz oczy. Czyta aneta Todorczuk. W lustrach twoich oczu widzę i nie widzę siebie. Pada w nich na mnie jakieś ciepłe światło, w którym staje się piękniejsza. Czy to jeszcze ja czy ty? Lena. Mój mąż właśnie się budzi. Przeciera powieki, porusza zamkniętymi ustami, bierze głęboki wdech. Zwykle stroni od alkoholu, ale na poprawinach zaszalał. Ja zresztą dzielnie dotrzymywałam mu kroku. Ja, Lena Mangano, od niespełna dwóch dni. Wesele było piękne, czułam się jak w bajce. Na roześmianych twarzach naszych gości malowało się magiczne hasło i żyli długo i szczęśliwie. Oto koniec naszej bajki. Bajki o Lenie, niedoszłej schizofreniczce. I Arturze, posiadaczu przeszywających dusze wilczych oczu. Ja jednak całą sobą czuję, że to dopiero początek. Początek wędrówki ku słońcu. Podchodzę do okna. Deszcz bębni o szyby, choć jest drugi stycznia. Ciężkie krople rozbijają się o tafle jeziora. Woda zdaje się drżeć, jakby w oczekiwaniu na coś. Wracam spojrzeniem do mojego męża i aż zapiera mi dech w piersiach. Wpatruje się we mnie lazurowymi oczami, w których odbija się światło dnia. Jakaś uzależniająca jasność, chłód przeszywający mnie z dołu do góry, przyjemnie, może nawet rozkosznie. Uśmiecham się. Rośnie we mnie pytanie, które on zdaje się dostrzegać. Kiedy wyjawisz mi tę rodzinną tajemnicę, o której wspominałeś jakiś czas temu? Od tamtego dnia ten sekret płynie w rzece życia gdzieś przed nami, jak rozbita butelka, a mną kieruje obsesyjna ciekawość. Z jednej strony chce się do niego zbliżyć, z drugiej bardzo się go boję. Powiedział, że wyzna mi tę tajemnicę, gdy zostanę jego żoną. Zdaje się, że wczoraj po poprawinach podczas afterparty na dole upomniałam się o to kilkukrotnie. Mam takie mgliste wspomnienie. Niestety, wypite drinki skutecznie rozmyły mi pamięć. Teraz on się uśmiecha. Choć w jego spojrzeniu dostrzegam jakąś niepewność, wyciąga do mnie dłoń. Podchodzę, przyciąga mnie do siebie. Po chwili otulam go już nogami, a on przykrywa nas satynową pościelą. W sypialni jest dość chłodno, mimo to jego ciało tętni ciepłem wyhodowanym przez kilka godzin snu. Ja jak zawsze jestem zimna, przez co bijący od niego żar jest jeszcze przyjemniejszy. Już mi nie uciekniesz, szepczę czuję na uchu jego ciepły oddech po chwili muska ustami moją szyję na co ja reaguję cichym westchnieniem moim ciałem rządzi teraz poalkoholowa wrażliwość która potęguje doznania pani mangano mówi odchylając mi głowę do tyłu i składając kolejne pocałunki obok siebie jakby nie chciał ominąć ani jednego kawałeczka mojej szyi pamiętasz co mówiłaś wczoraj jak przez mgłę odpowiadam z lekką chrypką zdradzającą, jak bardzo podoba mi się taniec jego ust na moim ciele. A one schodzą niżej i niżej. Są jednocześnie miękkie i napięte. Każdy fragment mojego ciała, który muskają, kipi z podniecenia, a cała reszta pogrąża się w tęsknocie i rozpaczliwym oczekiwaniu. Najbardziej czekają piersi, jest już bardzo blisko. Przypomnieć ci? Odrywa się ode mnie i zagląda mi w oczy. Jego gęste czarne rzęsy wydają się błyszczeć w dziennym świetle, a spojrzenie spowija coś w rodzaju ironii. Nie teraz, uśmiecha się Szalmowsko. Teraz będzie idealnie. To mów, poddaję się. Chcę mieć to jak najszybciej za sobą. W tym momencie w ogóle nie obchodzi mnie to, co mówiłam, co robiłam. Liczą się tylko dreszcze spływające po mojej klatce piersiowej. Powiedziałaś, że od dzisiaj koniec z tajemnicami, że przez nie byłem okropnym narzeczonym i, jeżeli się nie zmienię, to będę okropnym mężem. Aha! Czuję, że na moją twarz wpływa fala gorąca. Na trzeźwo w życiu bym mu czegoś takiego nie powiedziała, chyba nawet tak bym nie pomyślała. Pływający w żyłach alkohol potrafi skłonić człowieka do ciekawych refleksji. Teraz coś zaczyna mi świtać. Wchodziliśmy już po schodach, a raczej on wnosił mnie, bo zasnęłam skulona na fotelu. I bełkotałam, mu tak, bełkotałam od pierwszego marmurowego stopnia aż do chwili, gdy położył mnie na miękkim materacu łóżka, przykrył pościelą i przyciągnął do swojego twardego torcu, układając się tuż za mną, całkowicie obojętny na moje marudzenie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Teraz jednak wraca do tego marudzenia, bezlitośnie przerywając pieszczoty, stawiając tamę na wielkiej rzece podniecenia. Najpierw zapytała się o rodzinną tajemnicę. Pozwolę sobie zauważyć, że w tamtym momencie miałaś jedną stopę bosą, bo zgubiłaś bud w jeziorze, do tego rozmazany tuż pod oczami i czkawkę. Kilka minut wcześniej bowiem wpadłyście z kariną na wspaniały pomysł, aby zamoczyć sobie stopy w lodowatej wodzie. Próbuję być poważny, ale oczy mu się śmieją. W ostatniej chwili wyciągnęliśmy was z Waldin. Ty niestety zgubiłaś but i stałaś tak przede mną, dygocząc z zimna w jednym bucie, walcząc z opadającymi powiekami. Odezwałaś się. To teraz jestem już twoją żoną, więc mów. Co mam mówić? zapytałem. Pstryknęłaś palcami i mnie wskazałaś. Tajemnica, szybko, <laughs> opowiedziałem, że wyjawić ci ją jutro. I wtedy się zaczęło. Okropny narzeczony, na pewno okropny mąż. A ja chciałbym cię teraz, moja droga żono, zapytać, czy to jest takie okropne. Rozchyla poły mojego jedwabnego szlafroka i powoli przysysa się do piersi, drugą dłonią sunąc niżej i niżej ku kobiecości. Przez chwilę nie oddycham, później nagle staje się oddechem. Powietrze rozpiera moje ciało, wciąga mi głośno i bezwstydnie. Przerywa okropne, szepcze, przyglądając się mojej twarzy. W jego oczach wciąż czai się ta ironia. Odbija się w nich też wspomnienie wczorajszego wieczoru. Rzeczywiście przypominam sobie czarną taflę jeziora. Tak chyba wbiegłyśmy do niego z Kariną. Chłód był nieznośny. Po chwili poczułam na sobie ciepłą dłoń Artura. Śmiał się ze mnie, ale był też zdeterminowany, aby wyciągnąć mnie z wody. I zrobił to pomimo, że z całych sił waliłam pięściami w jego twarde przedramiona. Nie bardzo. Odpowiadam z trudem, przełykając ślinę. Przechodzi do drugiej piersi. Delikatnie się w nią wgryza, po czym schodzi ustami niżej. Wypycham biodra do przodu, gdy zaczyna całować wewnętrzną część mojego uda. Jego wargi są przyjemnie mokre i ciepłe. Zerka na mnie. A to spojrzenie mamroczne. Z moich ust wydobywa się cichy jęk. Nie jestem już w stanie odpowiedzieć. Kręcę tylko desperacko głową, mając nadzieję, że tym razem nie przestanie. Wsuwa palce pod koronkowe szorty, zsuwa je ze mnie i zanurza się z cichym westchnieniem w mojej kobiecości. Już nie przerywa. Po chwili rozkosz rozsadza mnie od środka. Zatapiam dłonie w jego gęstych włosach, powtarzając tak, dając się porwać potokom dreszczy płynących po ramionach. W uszach mi szumi oddech mam płytki. Artur. Wymawiam jego imię cicho, ulegle i dochodzę na sam szczyt, by po chwili opaść na materac i zamknąć oczy. Czuję, jak się po mnie wspina. Jego ciepły oddech jest coraz wyżej. Owiewa mi brzuch, klatkę piersiową w końcu dochodzi do twarzy. Składa pocałunek na policzku. Jak ja cię kocham. Szepcze mi do ucha. Słyszę, jak zsuwa bokserki. Po chwili napięte, niczym struna wchodzi we mnie, rozpiera od środka głębiej i głębiej. Poddaję się mu, cicho wzdychając. Same okropieństwa cię czekają w tym małżeństwie. Już ci współczuję, moja piękna żono. Podkreśla piękna, choć mam zamknięte oczy, czuję na sobie przyjemny chłód jego spojrzenia. Jestem pewna, że mi się przygląda. Rozchylam powieki i przepadam we wpatrzonych we mnie błękitnych oczach, pochłaniających mnie w akcie dzikiego pożądania. Po chwili przechyla lekko głowę i uśmiecha się czule. Jego spojrzenie nabiera subtelniejszego wyrazu. Przymyka powieki. Gładzę go po jedwabistych plecach. Ma taką miękką skórę, dużo gładszą niż moja. Wybucha we mnie gorąco i długo, a ja współodczuwam jego ekstazę, co przypomina drugi orgazm przejawiający się rozkosznym drżeniem, które delikatnie przemyka po mojej kobiecości. Ssuwa się ze mnie i mocno przytula. Czuję na piersi bicie jego serca. Nie jesteś taki okropny, mówię po paru minutach, gdy mój oddech wreszcie się wyrównuje. Wiem, że jestem, Leno. Miałaś rację w nocy. To, że czegoś ci nie mówię, nie oznacza, że ci nie ufam. Po prostu chcę cię chronić. Nie musisz mnie chronić. Poradzę sobie, ale ja sobie nie poradzę, jeśli coś ci się stanie. Gdy Leon cię porwał, zawieszę głos. Bierze głęboki wdech. Czułem się tak, jakbym tkwił w czarnej otchłani. Świat przestał dla mnie istnieć. Pragnąłem tylko jednego odnaleźć cię. Wiedziałem, że bardzo cię kocham, ale w tamtej chwili dotarło do mnie, że mogę cię stracić. Muszę zrobić wszystko, żebyś była bezpieczna. Ukrywanie przede mną pewnych spraw mnie nie uratuje. Wiem właśnie to, wczoraj mi powiedziałaś, gdy niosłem cię na górę. Zaczyna gładzić dłonią moje plecy. Schodzi niżej ku pośladkom. Ściska je lekko i przysuwa mnie jeszcze bliżej. Nie chcę, żebyś się czuła waha się chwilę, jakby szukał odpowiedniego słowa. Pominięta. A chyba tak się właśnie czasem czujesz, prawda? Tak. Całuje mnie w szyję. Nie chcę też być okropnym mężem, dodaje łagodnym, przepraszającym tonem. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek jeszcze przeze mnie płakała. Płakałam? Rozpłakałaś się wczoraj, gdy położyłem cię do łóżka. Powtarzałaś, że dłużej nie zniesiesz tych sekretów? Tego nie pamiętam. Próbuję odtworzyć ostatnie wydarzenia przed tym, gdy weszliśmy do sypialni, ale przypominam sobie jedynie półmrok, przyjemne kołysanie i ciepłe światło płynące z kinkietów, gdy Artur niósł mnie na górę. I dobrze. Postaram się nie ukrywać już przed tobą niczego, Leno. Dziś wieczorem. Tak jak obiecałem w nocy, wyjawia ci rodzinny sekret. Kiwam głową, wciąż lekko zdezorientowana. Czy mój wczorajszy upust emocji mógł aż tak na niego wpłynąć? A może chodzi o to, że jesteśmy już małżeństwem? Do tego czasu pomyślę, jak najlepiej ci go przedstawić, żebyś nie uciekła od naszej rodziny. Mam ciarki na plecach. Jest aż tak źle? W rodzinie Mangano nigdy nie było dobrze. Im szybciej to do ciebie dotrze, tym lepiej. Wypuszczam głośno powietrze i nic już nie odpowiadam. Staram się odpłynąć myślami od czekającej mnie rozmowy o rodzinnej tajemnicy. Boję się jej, ale nie chcę okazywać tego Arturowi. Jestem pewna, że to przez nią zdecydował, że musimy odłożyć na razie naszą podróż poślubną. Jutro obydwoje wracamy do pracy. Od jakiegoś czasu planuję produkcję kosmetyków w Mangano Solutions. Na razie zajmuję się legalną częścią działalności firmy, ale wkrótce mam przejść do podziemia Zaczynamy się całować, czule, delikatnie Po chwili znowu scalamy się w jedność Tym razem to ja wspinam się na Artura Bezwzględnie przejmuję kontrolę nad kolejnym zbliżeniem Zaciskam palce na jego klatce piersiowej Wpatruję się w niego, dominuję Jakbym chciała udowodnić mężowi, że nie musi się o mnie bać że jestem silną, pewną siebie kobietą, godną wszystkich tajemnic rodu. Poradzę sobie z nimi Ujrzę ujażmie zagrożenie, tak jak ujażmiał teraz Artura, wpatrując się w te pełne zachwytu, lazurowe oczy. Artur, gdy śpi, wygląda nieprzyzwoicie pięknie, z tymi swoimi długimi rzęsami, niczym skrzydełka ważki i wyraźnie zarysowanymi ustami. Przypominam sobie, co chwilę temu mini mi nimi robiła i czuję ciepło rozlewające się po podbrzuszu. Czasem jej nie poznaję w łóżku. Przed kilkoma minutami dała niezły pokaz umiejętności. W takich momentach z jednej strony czerpię z tego, bo jest boska, z drugiej rozpiera mnie zazdrość. Pojawiają się pytania typu, gdzie się tego nauczyłaś, moja słodka leno? Ciepło schodzi niżej. Zbliża się do penisa. Jeśli nie przestanę o tym myśleć, to zaraz ją obudzę i grzecznie lub bardzo niegrzecznie poproszę, aby zrobiła to znowu. Druga opcja wydaje się bardziej kusząca. Lepiej już wstanę. Niech się wyśpi. Dzisiejszy wieczór nie będzie dla niej łatwy. Siadam na łóżku i patrzę na strumienie deszczu spływające po szybach. To ma być styczeń. Cały świat nade mną płacze. Ojciec nieźle spieprzył sprawy, a teraz ja muszę za to pokutować. Nie mogę znieść myśli, że zagrożenie jest tak realne. Jak mam jej to powiedzieć? Jak wytłumaczyć to tak, żeby jej nie przerazić? Ostrożnie wysuwam szufladę z szafki nocnej. Podnoszę stertę gazet. Wyciągam ostatni numer Forbes'a i jeszcze raz patrzę na fotografię, którą do niego schowałem. Otrzymałem ją wczoraj rano. Ten gnojek był na naszym ślubie. Zrobił zdjęcie i przysłał mi, żeby mnie zastraszyć. Tego na pewno nie mogę jej pokazać. Nawet ja wzdrygam się, gdy znowu na to patrzę. W końcu wkładam fotografię z powrotem do gazety i zamykam szufladę. Odwracam się i zerkam na prawą dłoń Leny. Serdeczny palec zdobi szeroka złota obrączka. Nareszcie dopiąłem swego. Jest moją żoną. Dużo musiałem przejść, aby nią została. Droga nie była łatwa. Pierwszy raz zobaczyłem ją, gdy miała osiemnaście lat w Katowicach. Ona myśli, że poznaliśmy się na pomoście w piaskach, gdy przyjechała tu z ciotką, ale to nieprawda. Do piasków przyjechała, bo ja je tu ściągnąłem. Bo pragnąłem jej już wtedy. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej w Katowicach. Byliśmy tam z ojcem służbowo, w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w restauracji Cadillac żeby coś zjeść, spokojna jazzowa muzyka i amerykańskie plakaty reklamowe z lat sześćdziesiątych, przedstawiające panie domu z butelkami Coca-Coli w dłoni i z czekoladą oraz mężczyzn z piwem lub whisky. Gdy zajadałem się wielkim hamburgerem z podwójną porcją mięsa, weszła Lena z ciotką. Usiadły dwa stoliki dalej. Zamówiły po sałatce, lena słuchała długich wywodów Melanii, co chwilę grzecznie potakując. Jej usta pięknie się układały za każdym razem, gdy unosiła ich kąciki. Było w tym uśmiechu coś zmysłowego. Nie mogłem przestać jej obserwować. W pewnym momencie nasze spojrzenia się skrzyżowały. Natychmiast opuściła wzrok. Choć miałem dopiero dwadzieścia lat, byłem już przyzwyczajony, że onieśmielam kobiety. Czterdziestolatki, dwudziestolatki, nastolatki, ekspedientki, nauczycielki, lekarki. Wszystkie reagują na mnie tak samo: szybsze bicie serca, zaróżowione policzki, słabszy głos widzę to. Wracając do leny, bardzo żałowałem, że to my opuszczamy knajpę jako pierwsi, bo nie mogłem zobaczyć, jakie ma ciało. Dziś pewnie nie przywiązywałbym do tego aż takiej wagi, ale wtedy hormony we mnie buzowały. Ojciec szedł przodem. Ja, ociągając się, podążyłem za nim i wtedy usłyszałem słodki kobiecy głos. Przepraszam? Odwróciłem się. Stała między stolikami w kusych szortach, odsłaniających długie, szczupłe nogi i uśmiechała się w ten cholernie podniecający sposób. Patrzyła mi prosto w oczy, bez cienia skrępowania, jakby przezwyciężyła początkowy wstyd. Miała silne, obojętne spojrzenie, które sprawiło, że to ja poczułem się zawstydzony. Pierwszy raz ktoś mnie onieśmielił. śmielił. — Tak? — zapytałem, przechylając głowę. — Zostawiłeś komórkę na stoliku. — Bo mnie zdekoncentrowałaś — pomyślałem, a odpowiedziałem — dzięki. Gdy podała mi zgubę, nasze palce się musnęły. Poczułem łaskotanie w ręce. Na chwilę zanim mówiłem. Znokautowała mnie swoim dziewczęcym urokiem. Długimi rzęsami. Chłodem dłoni, ciepłem spojrzenia. Wyszedłem z knajpy, słysząc szum w uszach. Zrobiło mi się gorąco. Ściągnąłem czapkę z daszkiem, przejechałem palcami po włosach. Z każdym krokiem czułem, że muszę tam wrócić, poznać ją lepiej i. Wróciłem. Tylko że z ojcem do głębi. Rzadko coś mi się podoba, naprawdę rzadko. A gdy już tak się zdarzy, muszę to zdobyć. Tak było z Leną. Nie mogłem o niej zapomnieć. Po tygodniu wróciłem do Katowic. Wszedłem do knajpy dokładnie o tej samej porze, co w poprzedni czwartek. Doszedłem do wniosku, że jadają tam regularnie. Tydzień wcześniej miały rezerwację, a kelnerki zwracały się do melanie po imieniu. Nie myliłem się. Znowu tam była. Przyjrzałem się jej uważniej i spodobała mi się jeszcze bardziej. Była taka beztroska i naturalna w wesołym blondku cyku i czerwonej bluzie z napisem Guns N' Roses, zero makijażu, ponętne wargi, ufne szmaragdowe oczy. Nagle dosiadł się do nich jakiś gnojek, który pocałował ją na powitanie. Od razu chciałem odciągnąć go od niej, ale postanowiłem rozegrać to inaczej, ściągnąć ją do siebie, do piasków, samą. Bez tego pajaca o utlenionych do białej żółci włosach Zabawiłem się w detektywa Po tygodniu wiedziałem już wszystko o jej ciotce O niej dowiedziałem się, że Melania Kaiser Lubi pisać swoje popieprzone powieści W różnych odludnych miejscach I że zawsze zabiera na takie wyprawy bratanice Podszyłem się pod jej wiernego czytelnika I napisałem do niej e-mail w którym gorąco poleciłem piaski jako idealny teren do tworzenia powieści. Tekst wiadomości ułożyłem w jej dziwnym, choć ciekawym stylu pisania, żeby przyciągnąć jej uwagę. Opisałem jezioro, plaże, lasy, używając zwrotów typu czarna otchłań wody, morze parzącego stopy piasku, plątanina drzew i krzewów szumiąca złowrogo. Nie odpowiadała dobre dwa tygodnie. Już zacząłem się martwić. Przecież szukała nowego miejsca, żeby napisać kolejną książkę. Czy coś przeoczyłem? E-mail był niemal jak wycięty z jej mrocznych powieści. Przeczytałem wszystkie i doskonale wiedziałem, jak wygląda jej wewnętrzny świat. Lubi wielkie zbiorniki wodne, stare drzewa, unoszącą się w powietrzu świeżość lasu, podszytą strachem atmosferę zachodu słońca. Piaski były idealne. W końcu nadeszła odpowiedź. Czy da się tam rozbić namiot? Wtedy już wiedziałem, że Lena będzie moja. Jeszcze żadna kobieta mi nie odmówiła. Początkowo pragnąłem jedynie zaspokoić, żądzę, ale po przyjeździe do Piasków rozkochała mnie w sobie raz na zawsze. Ciekawe, co by zrobiła, gdyby się dowiedziała, że nasza znajomość rozpoczęła się w Katowicach, a nie w Piaskach. Gdy zobaczyliśmy się po raz pierwszy, miałem na głowie czapkę z daszkiem. Kiedy się spotkaliśmy w piaskach, nie zorientowała się, że widziała mnie już wcześniej. I dobrze. Tego sekretu nigdy jej nie wyjawię. Czas jednak wrócić do rodzinnej tajemnicy, zastanowić się, jak najłagodniej opisać jej tę sytuację. Na pewno wykorzystam alkohol. Podam jej coś mocnego, żeby złagodzić szok. Artur. Wymyka się jej przez sen. Zerkam na nią z uśmiechem. Znowu czuję to gorąco w podbrzuszu. Tak, Artur. Przewraca się z boku na plecy. Śni o mnie, a raczej o tym, jak to robimy. Ostrożnie układam się koło niej, opierając się na łokciu. Jej nagie piersi unoszą się i opadają coraz szybciej. W pierwszym odruchu chcę ją obudzić i zrobić to, o czym właśnie śni, ale ostatecznie dochodzę do wniosku, że obserwacja będzie dużo ciekawszym doświadczeniem. Po chwili zdaje się szczytować, jęczy przez sen. Mój wzwód jest niemal bolesny, a później dostrzegam łzę spływającą po jej policzku. Proszę mów mi o wszystkim, szepcze. Tylko tak zdołasz mnie ochronić. Mam wrażenie, że serce przestało mi bić. Przez chwilę nie jestem pewien, czy wciąż śni, czy może mówi to do mnie, bo wyczuwa moją obecność. Zbieram się w sobie i odpowiadam: dobrze, skarbie. Kolejna łza płynie po jej policzku. Nie mogę na to patrzeć. Tak jak nie mogłem w nocy, gdy układałem ją do łóżka. Wycieram słoną kroplę opuszką palca. Chyba naprawdę nie spisałem się w roli narzeczonego. Całuję ją w czoło i szepczę. Nie będę okropnym mężem, Leno. Razem przejdziemy przez piekło, a potem czeka nas długie i szczęśliwe życie. Lena Wieczorem robimy pizzę z owocami morza. Artur idealnie zagniótł ciasto. Jest miękkie i zarazem chrupiące. Nie jadłam lepszego. Dochodzący z kuchni zapach pomidorów przyciąga nawet Marię, która nieśmiało zagląda do nas, gdy wyjmujemy pizzę z pieca. Zapraszamy ją do stołu. Artur jest uroczo zaniepokojony, gdy Maria bierze do ust pierwszy kęs. Jest doskonałą kucharką, trudno jej dorównać. Na szczęście chwali nas. Co mój mąż przyjmuje z wyraźną ulgą? Oczy rozbłyskają mu jak małemu chłopcu, który sprawił przyjemność mamie. Myślę, że bardzo kocham tego chłopca, którym w głębi duszy jest, choć tak rzadko pokazuje mi swoje prawdziwe oblicze. Na co dzień stara się być poważny, uporządkowany i bezkompromisowy. Dochodzę też do wniosku, że bez względu na to, jak straszna okaże się ich tajemnica rodzinna, i tak będę go kochać. Choć przez cały wieczór udaje, że świetnie się bawię, tak naprawdę wciąż o niej myślę. Wyborna kolacja w żaden sposób nie złagodziła napięcia, jakie czuję od rana. Od chwili w której mąż poinformował mnie, że wyznami ją dzisiaj. Teraz idziemy już do gabinetu. Artur stwierdził, że to właśnie tam chce ze mną porozmawiać przy drinku. Gdy otwiera przede mną drzwi od gabinetu, ma zaciśnięte usta, a jego wilcze oczy bacznie mi się przyglądają. Mam wrażenie, że zastanawia się, czy udźwignę to, co ma zamiar mi powiedzieć. Zaczynam się stresować. Mam nierówny oddech. Ręce mi się trzęsą, a zjedzona przed kilkoma minutami pizza podchodzi mi do gardła. Prosi, żebym usiadła na fotelu przy machoniowej ławie. Sam podchodzi do barku stojącego obok okna. Jest dość nietypowy, bo wykonano go z dużej dębowej beczki po whisky, pokrytej bezbarwnym lakierem, dodającym jej eleganckiego blasku. Obręcze są czarne, z wytłoczonym napisem Johnny Walker. Beczka ma podwójne drzwiczki, a w środku obrotową półkę, na której stoją różnego rodzaju trunki, głównie whisky i koniaki, w jakich gustował jeszcze Alfred. Podam ci coś wyjątkowego, mówi Artur, wyciągając długą, wąską butelkę ze złotą nakrętką. Wyśmienity koniak, Leno. Jeszcze nigdy nie piłam koniaku, wyznaje. — Dziwne. Melania go uwielbia. Na dźwięk imienia mojej ciotki czuję ucisk w żołądku. Czy to, co chce mi powiedzieć Artur, może mieć z nią jakiś związek? Ciekawość podszyta lękiem rośnie we mnie z każdą chwilą i mimowolnie układam sobie w głowie różnego rodzaju scenariusze, choć zapewne żaden z nich się nie sprawdzi. Skąd wiesz, że Melania lubi koniak? Pytam, obgryzając skórkę przy paznokciu kciuka. Piłem go z nią na naszym weselu. Nalewa trunek do dwóch kieliszków w kształcie tulipana, po czym podchodzi do mnie i podaje jeden z nich. Spróbuj, mówi półszeptem. Mam wrażenie, że głos mu zanika. Chyba się stresuje równie mocno jak ja, choć na pierwszy rzut oka nic po nim nie widać. Tylko ta słabość, z jaką wypowiedział ostatnie słowo, odrobinę go zdradza. Upijam łyk napoju, a po moim podniebieniu rozpływa się piekące ciepło, które z pewnością nie rozpieszcza moich kubków smakowych. Artur wpatruje się we mnie, na razie nie ruszając swojej porcji. Wypij wszystko leno. Mówi, a w jego tonie da się wyczuć przykaz. Bez słowa przechylam kieliszek, widząc, że on robi to samo. Teraz już bardzo się denerwuje. Po chwili oddaje mu puste szkło, a on razem ze swoim odstawia je na wypolerowane wieko beczki. Wraca do mnie, kuca przy moim fotelu, ujmuje moją dłoń, uśmiecha się czule i bierze głęboki wdech. Wpatruje się teraz w niego jak w lekarza który ma mi przekazać diagnozę, od której zależy moje życie, choć jestem też lekko oszołomiona wypitym alkoholem. Takie kieliszki nie były małe, a Artur każdy z nich wypełnił do połowy. Mów, bo dłużej tego nie zniosę. Odzywam się, czując w potylicy lekki ciężar. Dobrze, już mówię. Przesuwa palcem wskazującym po wargach. Wiele lat temu Mój ojciec zdradził matkę. Czuję, że moje oczy powoli się rozszerzają. Myślę o Alfredzie i Krystynie, o ich splecionych palcach, gdy wysłuchiwali podziękowań dla rodziców podczas naszego wesela. Kiedyś tato miał słabość do kobiet. Nigdy jej nie ulegał, ale ten jeden raz. Zawiesza głos i spuszcza głowę. Kiedy to było? Wchodzę mu w słowo. Dwadzieścia lat temu, może nawet więcej, nie wiem dokładnie. On niestety też nie pamięta to jest ta rodzinna tajemnica? Pytam lekko zbita z tropu. Nie, to nie to. Wstaje i siada na fotelu po drugiej stronie ławy. Sięga po paczkę cygar leżącą na półce pod niedużym szklanym blatem. Wyciąga z niej jedno zaczęte i podpala zapalniczką, która leżała na ławie. Po chwili jego twarz rozmazuje się za obłokiem bladego dymu. Kochanka ojca zaszła z nim w ciąże Mówi wreszcie dalej Ojciec przerażony tym, że matka się dowie Poprosił tę kobietę, żeby usunęła dziecko Nie zgodziła się Wtedy on wzdycha i zaciąga się mocno cygarem Co zrobił? Dopytuje, wpatrując się w chmurę dymu rozpływającą się w powietrzu On postanowił zrobić to za nią Bezwiednie wstaje z fotela i podchodzę do barku Nalewam do jednego z kieliszków kolejną porcję koniaku, upijam duży łyk i odstawiam karawkę na drewniane wieko beczki. Czuję, że to, co mówi Artur, zaczyna mnie przerastać. W jaki sposób? Pytam po chwili, wpatrując się w pokryte czernią nocy korony drzew kłębiące się za oknem. Trawa po zmroku ma barwę stali. Z pewnością jest mokra i zimna. Nie wiem dlaczego myślę o tym teraz, ale lepsze to niż obrazy, jakie czyhają na mnie w zakamarkach świadomości. A tam wyobrażam sobie Alfreda z nożem w ręku, czekającego w ciemnej bramie na niewinną kobietę, którą wcześniej rozpieszczał pocałunkami i prezentami. Niedawno czytałam artykuł opisujący zabójstwo ciężarnej w Anglii i teraz wracam do niego myślami. Dodał jej coś do napoju. Artur burzy moje wyobrażenie. Co takiego? Substancję, którą opracował w laboratorium A raczej nielegalny lek wywołujący poronienie Boże Chowam twarz w dłoniach Jak on mógł coś takiego zrobić? Wiele lat temu był innym człowiekiem Bezwzględnym, despotycznym egoistą Sam tak ostatnio siebie podsumował Bał się, że matka się dowie Bał się, że nas straci Byliśmy z Waldim Mali On rozwijał firmę, wszystko szło jak po maśle to zniszczyłoby jego plany. Zniszczył je w chwili, gdy wdał się w romans. Biorę kolejny łyk koniaku. Piekące ciepło już mi tak nie przeszkadza. Chyba zaczynam się do niego przyzwyczajać. Jeszcze nigdy tak bardzo nie łaknęłam alkoholu. Jakbym chciała uciec przed tym, co mój mąż ma mi jeszcze do powiedzenia. Czuję, że to dopiero wstęp. Mam teraz przed oczami twarz Alfreda cień zarostu, który czasem przechodzi w gęstą brodę, przypruszoną siwizną, głębokie cienie pod oczami i czujne spojrzenie ciemnych oczu. Człowiek, którego do tej pory darzyłam ogromnym szacunkiem. Wydawało się, że zawsze ma wszystko przemyślane, zaplanowane od początku do końca. Chyba nie brałam pod uwagę faktu, że on też był kiedyś młody i nie zawsze wszystko szło po jego myśli. Zaczyna mi się kręcić w głowie. Powoli wracam na miejsce stawiam chwiejne kroki, wpatrując się w skórzane obicie brązowego fotela. Jestem pewna, że w każdej innej sytuacji Artur oponowałby, widząc, że w tak krótkim czasie wypijam kolejny kieliszek silnego trunku, ale teraz tego nie robi. Czuję jednak na sobie jego wzrok chyba czeka, aż znowu usiądę. Może fakt, że jestem pijana, jest mu teraz na rękę. Dlaczego mi o tym mówisz? Jaki to ma związek z nami? Pytam, przesuwając paznokciem po grubym szwie na oparciu fotela. Niestety duży. Wzdycha, odkładając cygaro na szklaną popielniczkę. Mam wrażenie, że jest bardzo zdenerwowany, choć jak zawsze wspaniale gra. Jego ruchy są płynne, spokojne, w przeciwieństwie do moich. Ręce mi drżą, czuję palące ciepło na dekolcie. Ona nie wypiła wtedy wszystkiego a w sumie to wzięła tylko łyk. Drapie się po brwi, bo od razu źle się poczuła. Ojciec liczył na to, że substancja zacznie oddziaływać na organizm dopiero po paru godzinach, ale jak się okazało, jej działanie było natychmiastowe. Nie miał czasu na odpowiednie przetestowanie specyfiku. Ta kobieta. Na chwilę zawiesza głos. Ewa miała na imię Ewa, prawie umarła po spożyciu tej substancji. Ojciec przestraszył się, widząc jej reakcję i pojechał do laboratorium. Wrócił do mieszkania Ewy z silnym środkiem detoksykującym. Podał go jej tym samym, ratując ją i dziecko. Ewa domyśliła się, że to wszystko stało się przez ojca. Pracowała w fabryce manganu jako jego asystentka. Dobrze wiedziała, czym się zajmuje. Nie mógł się wyprzeć, gdy go o to zapytała. Chciała złożyć doniesienie na policji, ale ojciec przekonał ją, żeby tego nie robiła zaproponował jej pokaźną sumę pieniędzy w zamian za milczenie nie wiem, czy jej groził i nie chcę wiedzieć, ale w końcu przystała na jego propozycję. Obiecała wychować dziecko samodzielnie, wyjechać z głębi. Zwracam twarz w kierunku mojego męża. Nie mogę uwierzyć, że ta kobieta zdecydowała się na taki ruch. To jeszcze nie koniec, a właściwie dopiero początek. Zamykam oczy. Przez kilka sekund masuję ich wewnętrzne kąciki. W tej chwili boję się Alfreda. Świadomość, że siedzę w jego dawnym gabinecie działa na mnie paraliżująco. Fotel wydaje się mniej wygodny niż zawsze. Unoszący się w powietrzu korzenny zapach, wciąż podszyty nikotynowym dymem, pali mnie w gardło. Czego jeszcze nie wiem o swoim teściu? Powoli rozchylam powieki i patrzę wyczekująco na Artura prawie niezauważalnie kiwam głową, dając mu do zrozumienia, że może mówić dalej. Nawet mi to nie chce przejść przez gardło. Artur opuszcza głowę, zaczyna masować się po karku. Dobra, daj mi chwilę. Czemu tak trudno ci to powiedzieć? Zaraz zrozumiesz. Powoli rozprostowuje się w fotelu. Patrzy teraz przed siebie, chyba na regał z książkami, stojący za biurkiem. Ojciec nigdy nie interesował się tym dzieckiem, tak było łatwiej. Z czasem uwierzył, że Ewa ułożyła sobie życie na nowo, że ich dziecko ma się dobrze, że wszystko jest w porządku. Brak wiadomości to przecież dobra wiadomość. Śmieje się gorzko znowu, biorąc do ręki cygaro. Nie zapala już go tym razem, tylko obraca w palcach, to w jedną, to w drugą stronę. Niedawno jakieś dwa lata temu Ewa odezwała się do niego. Napisała mu jedną wiadomość. Jedną powtarza, unosząc palec wskazujący. Lecz była ona tak druzgocąca, że ojciec postanowił natychmiast wyjawić wszystko Waldkowi i mnie. Przesłał mi ją. Wyciąga z kieszeni smartfon. Spójrz. Robi palcem na ekranie tajemniczy wzór, przez co rozjaśnia się ekran. Podaje mi smartfon. Przejmuję go drżącą ręką i czytam wiadomość. Witaj Alfredzie, tu Ewa. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętasz. Zapewne, że przez tyle lat nie zmieniłeś numeru telefonu. Z drugiej strony to bardzo pasuje do twojego uporządkowanego charakteru. Piszę do ciebie, żeby się pożegnać. Jestem śmiertelnie chora. Nieoperacyjny guz mózgu rozrósł się w mojej głowie jak winorośl. Jego gałęzie wdzierają się wszędzie. Wkrótce mój czas na tym świecie dobiegnie końca. Pewnie cię to nie obejdzie, domyślam się. Przez ostatnich dwadzieścia lat myślałam o tobie każdego dnia. Ty pewnie wymazałeś mnie z pamięci już dawno. Masz piękną żonę, przy której można zapomnieć o przeszłości. O mnie, a raczej o nas. Obiecałam, że do końca życia nie odezwę się do ciebie i dotrzymałam słowa. Uwierz mi, gdybyś zobaczył mnie w tej chwili nie powiedziałbyś, że żyje. Chcę jednak, żebyś o czymś wiedział. Chyba powinieneś. Twoje dziecko urodziło się z poważną wadą serca. Najprawdopodobniej stało się to przez tamten wieczór, tamten napój, pamiętasz? Do dziś nie wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego tak bardzo się przestraszyłeś. Wydałam wszystkie pieniądze od ciebie na operację w Stanach. Na szczęście się udała. Ariel od kilku lat cieszy się zdrowiem. Chcę ci powiedzieć, że wybaczam ci. Wybaczam wszystko, co się wtedy wydarzyło, przez co przeszłam, gdy urodziłam nasze dziecko I okazało się, że jest tak poważnie chore Niestety Ariel nie potrafi o tym zapomnieć Choć dziś cieszy się zdrowiem, wciąż pamięta o tym, jak ciężko było je zdobyć Wie o tamtym wieczorze w moim mieszkaniu Wie, że dolałeś mi coś do napoju Przepraszam, w tej kwestii nie mogłam kłamać Ariel was nienawidzi i pragnie zemsty Szykuje się do niej szukałam sposobów żeby temu zapobiec ale się nie udało proszę nie zrób niczego głupiego tylko o to cię proszę odkładam telefon na ławę zmrożona strachem ojciec oczywiście wszystko sprawdził dopowiada artur widząc że skończyłam czytać dowiedział się że w branży handlu bronią pojawił się nowy gracz o imieniu ariel Nikt go nigdy nie widział. Wszystkie transakcje przeprowadza wyłącznie przez internet. Ludzie chwalą sobie jego towar. Podejrzewam, że odziedziczył zdolności po tacie, że jest. drapie się w skroń. Wiesz, że też jest bardzo zdolny, tak jak ja. Wczoraj rano dostałem od niego list. W polu nadawcy widniało nazwisko Mangano. Ariel Mangano choć to niemożliwe, żeby tak się nazywał. Tato nigdy nie uznał ojcowstwa. Specjalnie się tak podpisał. Wiesz co było w środku co? Nasze ślubne zdjęcie nasze dopytuję twoje i moje tak stoimy przed kościołem w miejscu mojej twarzy jest wydarta dziura zastygam bez bezruchu. mam wrażenie że czas staje w miejscu powietrze nagle robi się ciężkie i gęste nie mogę złapać tchu masz je? Pytam po chwili, wpatrując się bezradnie w męża. Kiwa potakującą głową. Nie, nie pokażę ci go, Leno. Nie chciałem ci tego mówić, ale ojciec powiedział, że... Musisz wiedzieć, musisz być świadoma zagrożenia. Nachyla się w moim kierunku. Dopiero teraz zauważam, że jego oczy są zaczerwienione, zmęczone. Jakość produktów Ariela świadczy o tym, że jest pieprzonym geniuszem. I ma nade mną przewagę. Wie o mnie wszystko. Był na naszym ślubie ścisza głos do szeptu a ja nie wiem o nim nic nie wiem jak wygląda gdzie mieszka wszystkie transakcje które przeprowadza są szyfrowane nie jestem w stanie ustalić jego tożsamości ale dlaczego uwziął się właśnie na ciebie to pierwsze co przychodzi mi na myśl przecież to alfred go skrzywdził sama myśl o tym zdjęciu wywołuje we mnie dreszcze powoli zaczyna robić mi się niedobrze ja zrobiłbym to samo Uderzyłbym ojca tam, gdzie najbardziej zaboli. Jeśli zniszczy mnie, to ojciec straci syna, straci firmę. Przecież już mi ją przekazał. Straci też nadzieję na potomka, który mógłby dalej rozwijać biznes. Dopadają mnie bezsilność i zmęczenie. Gabinet zaczyna wirować mi przed oczami. Przez chwilę myślę o ucieczce. Doskonale wiem, że nie byłabym w stanie tego zrobić, ale to jawi mi się teraz jako najwygodniejsze rozwiązanie. Ile jeszcze problemów na nas spadnie? Mam wrażenie, że nazwisko Mangano jest ciężarem, który muszę dźwigać. Cena za bycie żoną Artura jest bardzo wysoka. Z jednej strony patrzą na mnie lazurowe oczy ukochanego, z drugiej rozpościera się strefa ciemności, z której wylewa się zło. Powoli wstaję z fotela i podchodzę do Artura. Bez słowa siadam mu na kolanach i wtulam się w niego. Zamykam oczy, próbując w ten sposób uciec od otaczającej mnie rzeczywistości. Nie zgadzam się na nią. Nie chcę już mieć przed tobą tajemnic, Leno. Jesteś moją żoną, musisz wiedzieć o wszystkim. Teraz już rozumiesz, dlaczego nie chcecie cię wciągać w sprawy rodziny. Czyha na nas kolejne zagrożenie, mój przyrodni brat. Myślisz, że on naprawdę to zrobi? Że będzie chciał ci zaszkodzić? Zdecydowanie tak. Ja na jego miejscu zrobiłbym to samo. Ojciec bardzo go skrzywdził. Skąd wiadomo, że jego choroba była spowodowana przez specyfik, który twój ojciec podał Ewie. To nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, w co wierzy, w co chce wierzyć. Przykładam dłoń do ust. W tej chwili poraża mnie bezmiar zła, jakie wylało się na niewinne dziecko przez nieprzemyślaną decyzję Alfreda. Skrzywdził własnego syna. A jak się okazuje, nie tylko jego, ale i całą rodzinę. Musisz się jakoś zabezpieczyć przed derielem. Coś trzeba zrobić, mówię w końcu. Nie możemy zrobić nic poza tym, co robiliśmy do tej pory. Mam ochronę, dom jest zabezpieczony, firma też. Nic więcej nie wymyślę. Będę normalnie żyła, kiedy przyjdzie po mnie, postaram się stawić mu czoło. Przywieram policzkiem do jego twarzy. Czuję na szyi jego ciepły oddech. Z oczu płynął łzy, nie chcę płakać. Nie chcę okazywać przed nim słabości. Muszę zebrać w sobie siły, żeby stawić czoło nowemu wrogowi. Najgorsze jest to, że nie wiem, z której strony zaatakuje. Ożywa we mnie wspomnienie sprzed paru miesięcy, gdy leżałam w małym domku w środku lasu, skrępowana przez leona. Wilgotne powietrze osiadało na mojej twarzy. Było mi zimno. Byłam głodna, przerażona, bezbronna. Choć bardzo tego nie chcę wyobrażam sobie na swoim miejscu Artura i przytulam go jeszcze mocniej. Leno zaraz nie będę mógł dychać, mówi cicho. Biorę głęboki wdech i rozluźniam uścisk. To nie pierwszy tego rodzaju problem, z którym muszę sobie poradzić, dodaje. Mam spore doświadczenie z takimi ludźmi, dam sobie radę. Dociera do mnie, że nie powinnam w tak otwarty sposób okazywać przy nim strachu zaraz zacznie żałować, że mi o wszystkim powiedział. Powinnam być dla niego oparciem. Jest przyzwyczajony do takich ludzi. Waldi pewnie dla rozluźnienia atmosfery rzuciłby teraz końśliwy żart, a Nadia wyciągnęłaby smartfon i zaczęła rozpisywać plan działania. Co robię ja? Na razie płaczę. Moja postawa jest żałosna. Powoli schodzę z jego kolan i przełykam ślinę. Odwracam głowę i wierzchem dłoni dyskretnie wycieram lekką wilgoć, jaka zebrała mi się pod nosem. Artur, może na jakiś czas wyjedziemy? Przeczekamy burzę daleko stąd. Nie mam mowy. Jeżeli uznam, że coś grozi tobie, to ty wyjedziesz. Ja zostanę. Nie będę uciekał jak przestraszony zając. To ja jestem łowcą, wskazuje siebie palcem. Ja rozumiesz? Wstaję i podpiera się pod boki. Mam wrażenie, że robi się przez to jeszcze większy. Kiedy mój brat zechce się ujawnić, to ja na niego zapoluję. Złapię go, a później wytrawię mu umysł tak, że nie będzie pamiętał jak się nazywa. Na koniec nauczę go alfabetu, a także manier oraz zasad panujących w rodzinie Mangano. W końcu on też do niej należy. Przynajmniej tak podpisał się na kopercie z naszą ślubną fotografią. Z każdym słowem robi się coraz bardziej rozgniewany. Jego oczy są żywe, niespokojne, wodzi nimi teraz po ścianach gabinetu, jakby szukał punktu zaczepienia. Nie odnajduje go jednak. Proponuję, żebyśmy już stąd wyszli. Nie oponuję, wciąż jest mi niedobrze, chcę odpocząć, wyciszyć umysł, może nawet zasnąć. Wypity alkohol sprawia, że moje powieki robią się ciężkie. Gdy idziemy schodami na górę, Artur mówi mi, że musi jeszcze wrócić do laboratorium. Nie zgadzam się. Za oknami panuje już ciemność. Mam wrażenie, że Ariel czyha tam na mojego męża. Artur nie może samotnie wychodzić z domu. Najchętniej zamknęłabym go teraz w naszej sypialni i obstawiła brygadą najlepszych ochroniarzy. Niech Waldek tam pójdzie, mówię. Jego zdjęcia nikt ojcu nie podsyłał. Leno, przestań, bo pożałuję, że ci to powiedziałem. Biorę głęboki wdech. Wiem, że powinnam się opanować, ale miłość do męża w tej chwili mnie ogłupia, oślepia. Pewnie dlatego Artur nigdy nic nie mówi. Chciałabym móc niebiadolić, jak naiwna żonka, ale zagrożenie jest zbyt realne, zbyt bliskie. Ariel wydrapał twarz z naszej ślubnej fotografii, co kojarzy mi się tylko z jednym. On pragnie śmierci Artura. Na samą myśl o tym czuje na plecach nieprzyjemny chłód. Wchodzimy do sypialni. Siadam na łóżku, suwam ze stóp klapki. Artur zajmuje miejsce obok mnie. Materac ugina się odrobinę, przez co przesuwam się w jego stronę. Obejmuje mnie w pasie. Patrzę na pył z mąki na jego czarnych spodniach dresowych. Ślad po wyrabianiu pizzy. Nasze wspólne gotowanie wydaje mi się teraz czymś nierealnym. Snem z którego obudziłam się w gabinecie Alfreda. Przypominam sobie z jaką gracją Artur obracał w dłoni ciasto. Sprawiał wrażenie takiego beztroskiego i spokojnego, jakby problem, o którym mi przed chwilą powiedział, nie istniał. Nie chcesz ode mnie uciec? Pytał, uśmiechając się niepewnie. Za tym uśmiechem kryje się coś głębszego, jakiś smutek. Kręcę przecząco głową. Nie powiedziałem ci jeszcze jednej rzeczy. Odruchowo zaciskam pięść. Nie uchodzi to jego uwadze. Patrzy na mój gest z rezygnacją, jakby doskonale zdawał sobie sprawę, że jego wyznanie było dla mnie wielkim ciosem. Od dziś będę żyła, czując na karku oddech jego przyrodniego brata. Czego? Pytam, spoglądając na niego błagalnie. Chciałabym, by tym razem jego słowa nie były dla mnie aż tak przerażające. Moja matka o niczym nie wie. Ukrywamy to przed nią powoli analizuję to, co powiedział. Jestem zaskoczona, choć przecież nie powinnam się dziwić. W końcu cała ta chora sytuacja ma swój początek w romansie Alfreda. Chowam twarz w dłoniach dopiero teraz uświadamiam sobie, jak podle czułaby się Krystyna, gdyby wiedziała. Zarazem rośnie we mnie bunt. Powinna znać prawdę. Nie wiem, jak możesz okłamywać własną matkę. To najuczciwsza kobieta, jaką znam. Nie okłamuję jej. Po prostu nie mówię jej o tym. Ukrywanie ważnej prawdy to też kłamstwo. Artur zerka na mnie kątem oka wyraźnie zaskoczony, po czym bierze głęboki wdech. W tej całej popieprzonej sytuacji tego bałem się najbardziej. Zerka na swoje spodnie i strzepuje z nich mączny pył. Czego się bałeś? Tego, że zmienisz o mnie zdanie. Niepewnie kładę dłoń na jego ramieniu. Natychmiast przykrywa ją swoją, jakby chciał wzmocnić mój odruch, odpłynąć jak najdalej od tego, co przed chwilą powiedziałam. Przecież nie mogę jej o tym powiedzieć. To ją zniszczy, dodaje. Kiwam potakująco głową. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Krystyna nie wie, że twój ojciec ma jeszcze jedno dziecko. Dziecko, które pragnie Twojej krzywdy. Mój wzrok. Zastyga na dużym białym pudełku, do którego po ślubie wszyscy goście wrzucali koperty z gratulacjami mi i całym nie było końca. Moje policzki muskały twarde zarosty mężczyzn, umalowane usta kobiet chwalące mój anielski wygląd. Krystyna stała przy nas najdłużej. Jej oczy błyszczały, a uśmiech nie schodził z pięknej twarzy. Alfred obejmował ją w pasie też wydawał się szczęśliwy, choć w jego spojrzeniu zawsze czaił się jakiś mrok który dostrzegam również w oczach mojego męża ciężar problemów niedopowiedzeń sekretów tak wiele rzeczy kryje się za kulisami kolorowego świata artur podnosi się z miejsca mam wrażenie że robi to w akcie jakiejś bezradności muszę iść leno wstaję za nim zostań proszę wyrywa mi się miałaś się opanować Odzywa się mój wewnętrzny głos rozsądku. On ci nigdy nic więcej nie powie. Mój mąż mocno mnie obejmuje. Wciągam cytrusowy zapach perfum, wtulam się w czarną bawełnianą koszulkę opinającą umięśniony tors. Musisz być silna, skarbie. Dobrze wiesz, że tam pójdę. Szepcze mi do ucha. Nie jestem tchórzem, a ty właśnie takiego mnie kochasz. Nie kocham cię za odwagę, tylko za dobre serce. Odsuwa mnie od siebie i patrzy mi w oczy z uniesionymi brwiami. Jego twarz ściąga grymas wzruszenia. To było naprawdę miłe. Odpowiada po czym całuje mnie w czoło i powoli wychodzi z sypialni. Opadam na łóżko. kule się, chcąc się ukryć przed całym światem, przed lękiem o życie mojego męża i bezradnością, bo on i tak nigdy mnie nie słucha. Lecz działa po swojemu. Doprawdy nie wiem, jak mam funkcjonować w rzeczywistości, którą właśnie mi pokazał. Po paru minutach zawroty głowy mijają. Pod wpływem impulsu podrywam się z łóżka i wysuwam szufladę z szafki nocnej Artura. Robię to z taką siłą, że ląduję na podłodze. Wypadają z niej dwa numery Forbesa, kilka małych karteczek z notatkami, długopis Parkera, mikrokarta Sim, dwa kieszonkowe wydania thrillerów Kinga. Mały kalkulator. Błądzę po tym wszystkim dłonią. Dobrze wiem, czego szukam. Wydaje mi się, że wczoraj włożył tu białą kopertę. Przykuła mój wzrok, choć wtedy myślałam, że to korespondencja służbowa. Jest. Znajduję ją między połyskującymi stronami Forbesa. Biała koperta. Na jej tylnej stronie widzę imię i nazwisko nadawcy, którego już zaczęłam się bać. Ariel Mangano. Po drugiej stronie widnieją dane Alfreda. Trzymam kopertę opuszkami palców, jakby była czymś skażona. Przeraża mnie sam fakt, że brat Artura kiedyś jej dotykał, że ją podpisał czarnym piórem. Jego charakter pisma kojarzy mi się z sinusoidą. Jest podobny do pisma Artura. W końcu ostrożnie unoszę jej trójkątne zamknięcie, od razu dostrzegając połyskujący papier fotograficzny. Widzę już fragment odrapanej kolumny fasady kościoła, w którym braliśmy ślub i roześmiany profil Waldka, trzymającego na ramieniu tekturowe działko z konfekcji. Przełykam ślinę i powoli wyjmuję zdjęcie. Gdy obejmuję wzrokiem całość, bezwiednie je upuszczam. Pochylam się nad nim, bojąc się znowu wziąć je w palce. Jest w nim otwór, wyszarpnięty czymś ostrym, czubkiem noża lub cyrklem. Mam wrażenie, że Ariel dziurawił swój cel, wytrwale wbijając ostrze raz za razem, milimetr po milimetrze, tworząc nierówne koło. Wokół wyrwy widzę bowiem wiele wgniecionych kropek. Obsypany jest nimi mój dekolt i fragment welonu, ale nie to jest w tym wszystkim najbardziej przerażające. Ariel nie zrobił dziury tylko w miejscu twarzy Artura. Moja również została wydrapana. Lena tak wiele problemów zamykamy w naszych domach, myślę, patrząc na mojego męża żartującego z Waldim, pod białymi drzwiami swojego gabinetu. Właśnie przyjechał do pracy, przeszedł przez Open Space, zaznaczając swoją obecność radosnym dzień dobry, wydaje się wypoczęty, emanuje dobrym humorem, jakby wyspał się za wszystkie czasy. A wrócił przecież w środku nocy. Udało mi się zasnąć dopiero, gdy wyczułam pod bawełnianą pościelą ciepło jego ciała. Wstał przede mną, nad ranem. Spał najwyżej dwie godziny. Dziś przed pracą miał coś do załatwienia w centrum miasta. Teraz jest tutaj i rozjaśnia swoją obecnością moją rzeczywistość. Nie mogę oderwać od niego wzroku. Nie wyobrażam sobie, jak on może być tak spokojny, ze świadomością, że gdzieś w cieniu stoi wróg. Mój telefon wydaje ciche piknięcie. Dostałam wiadomość od Jolki. Jak tam samopoczucie po ślubie? Dobrze, odpisuję, choć mam ochotę schować się przed całym światem. Artur właśnie znika za mlecznymi drzwiami gabinetu. Umówiliśmy się, że w pracy nie będziemy okazywać sobie zbędnych czułości. Przechodząc obok mnie, musnął jedynie moje ramię i uśmiechnął się lekko. Jego oczy były zmęczone krótkim snem. Moje pewnie też nie wyglądają zbyt dobrze, choć nałożyłam na powieki jasne cienie, a rzęsy mocno wytuszowałam. Szykując się do pracy z tyłu głowy miałam wizerunek Nadi, która przez wiele lat pracowała dla Artura. Zachowałam w pamięci jej nienaganny wygląd, wyraziste smokey eyes, bez względu na okoliczności, schludne uczesanie i nieskazitelny blask na uszminkowanych ustach. Mimo wolnie trzymam się myśli, że właśnie taki wygląd jest pożądany wśród kobiet pracujących w fabryce mangano. Teraz jednak myślę o Arielu. Wciąż mam przed oczami naszą zniszczoną fotografię. Zastanawiam się kiedy i jak zaatakuje. Moje myśli uciekają też do Krystyny. Nie wiem, czy po tym, czego się dowiedziałam, będę w stanie udawać przed nią, że wszystko jest w porządku. Wczoraj oboje z Alfredem wyjechali do spa w Karpaczu. Mają wrócić za kilka dni. Do Włoch wylatują za dwa tygodnie, więc na pewno będę musiała z nimi spędzić jakiś czas. Liczę na to, że do chwili spotkania oswoje się już z informacjami, które wczoraj na mnie spadły, jak kwaśny deszcz. Cześć, Lena. Z zadumy wyciąga mnie wysoki kobiecy głos. Odwracam się w kierunku, z którego nadchodzi. Cześć, Monika, odpowiadam, posyłając uśmiech asystentce Artura. Zatrudnił ją kilka miesięcy temu. Odkąd Waldek został szefem ochrony, Arturowi brakowało wsparcia w laboratorium. Bardzo trudno było mu znaleźć kogoś zaufanego z doświadczeniem w branży farmaceutycznej, kto mógłby pełnić te funkcje. W końcu się udało. Monika to postawna brunetka o oprawionym purpurą uśmiechu, długich umieśnionych nogach i ramionach pływaczki. Ma włosy, z reguły upięte w niedbały kok, z jej ciemnych oczu bije obezwładniające ciepło, które nigdy nie traci na sile. Jest wysoka, dużo wyższa ode mnie, od Artura niższa zaledwie o pół głowy patrzę, jak wędruje przez Open Space, rzucając co chwilę donośny dzień dobry, po chwili znika za drzwiami gabinetu Artura. Pewnie zaraz udadzą się razem do laboratorium. Po pięciu minutach dostrzegam białą kopertę, migającą w prawym dolnym rogu ekranu. Dostałam wiadomość od męża. Zjemy razem lunch? Zastanawiam się, czy mój mąż ma dla mnie jeszcze jakieś chiobowe wieści, które pragnie mi przekazać po kolejnym wspólnym posiłku. Pewnie, o której, odpisuję. O do zobaczenia. Kilka minut przed dwunastą widzę Jacka z recepcji, który zmierza w kierunku biura Artura z dwiema papierowymi torbami. W środku jest zapewne zamówione sushi. Po dłuższej chwili podnoszę się z miejsca i idę do biura Artura, mijając się po drodze z Waldim. Artura nie ma w gabinecie, jest tam za to Monika, która siedzi na biurku z nogą założoną na nogę. W jednej ręce trzyma drewniane pałeczki, w drugiej jakąś kartkę w kratkę. Pomazaną fioletowym długopisem. Wpatruje się w nią z wyraźnym skupieniem. O, hej! unosi wzrok na mnie, jednocześnie powoli zsuwając się z biurka. Podjadłam wam parę kawałków, mówi, odkładając pałeczki na otwarte pudełko z saszymi. Gdzie on jest? Pytam, siadając na krześle przy biurku. Jeszcze w laboratorium spędziliśmy tam dwie przeurocze godziny. Proszę? Marszcze brwi. Taki żarcik! Przechyla głowę z uśmiechem. To była prawdziwa charówa, ale chyba mamy to, co chcieliśmy. Twój mąż ma niesamowity umysł, przewraca oczami z zachwytem. Fajnie się uzupełniamy. Przez chwilę nic nie odpowiadam, tylko wpatruję się w ciepłe oczy Moniki, podkreślone czarną kredką. Myślę o Nadi, znowu słyszę jej zachrypnięty głos, kiedy opowiadała mi o tym, jak bardzo kocha Artura. Leżałam przykuta przez jej brata do tapczanu, czując ból w kości ogonowej, w nadgarstkach i kostkach a jej głos sączył się z głośnika. Mówiła i mówiła, tonąc w zachwytach nad Arturem, opowiadając o swoich fantazjach na jego temat. Wciąż powtarzała, że jest taki zdolny, inteligentny, seksowny. Pierwszy raz byłam tak blisko cudzych myśli niemalże czułam jej zazdrość i skryte uczucie do mojego mężczyzny. Nie wiedziałam, że Artur może aż tak działać na inne kobiety. Czy Monika się do nich zalicza? Jej pełne usta układają się teraz w niewyraźny uśmiech, a ja zastanawiam się, co tak naprawdę kryje się za nim. Czy ona też podkochuje się w Arturze? Zajmuję takie samo stanowisko jak Nadia i mam wrażenie, że również stara się jak najczęściej przebywać w pobliżu mojego męża. Pracuje dla niego, więc powody ku temu może mnożyć i potęgować o każdej porze dnia i nocy. Tak jak robiła to Nadia. Zbieram się, dodaję najwyraźniej widząc, że nie zamierzam jej nic odpowiedzieć. Do później, do później, powtarzam mechanicznie, odwracając od niej wzrok. Po chwili słyszę, jak domyka drzwi biura. Zaraz po tym wraca Artur. Już jesteś, mówi z uśmiechem. Tak, ucięłam sobie pogawędkę z Moniką, a właściwie to ona mówiła, a ja słuchałam o tym, że spędziliście urocze dwie godziny w laboratorium. Jesteś zazdrosna? Pytała, podchodząc bliżej, po czym siada na biurku. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym przed chwilą widziałam jej wyciągnięte nogi. — Nie masz wrażenia, że ona jest trochę podobna do Nadii? — Ignoruję jego pytanie. — Ani odrobinę. Podoba mi się dużo bardziej niż Nadia. — Odpowiada zaglądając do papierowej torby. — Podoba ci się? — Powtarzam, patrząc, jak wyciąga z niej jeszcze jedno pudełko i kładzie na tym z sashimi. — Oczywiście jako pracownik. Skończyła inżynierię materiałową na Politechnice. Dużo mi pomaga przy badaniach. Nadia nie miała takiej wiedzy, a Monika jest fantastyczna w analizie chemicznej. Unosi kartkę pomazaną fioletowym długopisem, jakby miała być poświadczeniem jego słów. Dopiero teraz zauważam piętrzące się na niej równania z symbolami pierwiastków. Jedz leno. Artur przysuwa do mnie pudełko z saszymi. Nie rozumiem, Artur. Jak możesz być taki spokojny, wiedząc, że ciąży nad nami takie zagrożenie? Już się przyzwyczaiłem do tego, że ciągle się coś dzieje. Szczerze mówiąc, ty też powinnaś. Naturalnie staram się być bardziej ostrożny, ale muszę też jakoś żyć. Jak człowiek, u którego wykryto ciężką chorobę. Oni nie kładą się w trumnach, tylko starają się normalnie funkcjonować. Ariel to moja choroba. Wyleczę ją, zobaczysz. Moja też. Wzdycham. Znalazłam wczoraj nasze zdjęcie ślubne bez twarzy. Opuszczam wzrok, odtwarzając w głowie fatalną fotografię. Było w twojej szafce nocnej, wbija we mnie zaskoczone spojrzenie. Po co tam zaglądałaś? Kiedy zostawiłeś mnie samą, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Rozkładam ręce. Ogarnia mnie fala wstydu. Rozlewa się ciepłem po policzkach i szyi. Dobrze wiem, że Artur nie lubi, kiedy grzebie w jego rzeczach. Nikt tego nie lubi, ale ta sprawa nie dotyczy tylko jego. A ja nie wiem, co mam z tobą zrobić. Kładzie dłoń na moim ramieniu. Czuję jej ciepło przez bawełniany materiał bluzki. Rób co chcesz, ale proszę, nie ukrywaj przede mną więcej takich rzeczy. Powinnam wiedzieć, że mi również coś grozi. Ariel nie poluje tylko na ciebie. Kiwa niewyraźnie głową, patrząc na małe drzewko bonsai w płytkiej srebrnej donicy stojącej pod oknem. Nie wiadomo do końca, jak powinniśmy rozumieć to, co zrobił z tą fotografią, mówi. On wydrapał dziury w miejscu naszych twarzy, a ty nie wiesz, jak to rozumieć? Na jego twarzy pojawia się cień uśmiechu. Leno, to nie jest film sensacyjny, tylko życie. Zwykłe życie. Fakt, że wysłał nam takie zdjęcie, nie znaczy jeszcze, że naprawdę chce nam zrobić coś złego. Pomyśl sama, czy gdybyś pragnęła czyjejś krzywdy, informowałabyś go o tym awansem? Przez chwilę wpatruje się we mnie z uniesionymi brwiami. Kręcę przecząco głową. Ja też nie, ciągnie. Myślę, że on pragnie jedynie, żebyśmy się bali. Tego oczekuje. Może tego potrzebuje, może to część jego planu wzbudzić w nas strach, a potem zaatakować z zupełnie innej strony. Z jakiej strony? Tego jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Najważniejsze jest to, żebyśmy postępowali jemu na przekór. Chce nas osłabić? Pokażmy mu, że jesteśmy silniejsi. Chcę, żebyśmy się bali, bądźmy odważni. Nie podejmujmy żadnych decyzji podszytych strachem, jak zamykanie się w domu czy wyjazd. Wskazuje mnie dłonią. Dobrze wiem, że ma na myśli moje niedawne propozycje. Wczoraj wieczorem prosiłam, żeby nie wychodził z domu. Wspomniałam też o wyjeździe. Teraz rozumiem już, dlaczego tak oponował. Odwzajemniam uśmiech, poddając się chwilowemu uczuciu ulgi. Może to zdjęcie w istocie ma nas tylko zastraszyć, może nie spotka nas nic złego. Artur całuje mnie w czoło. Kocham cię, Lena. Nie pozwolę cię skrzywdzić. W takim razie zadbaj też o siebie, bo twoja krzywda zaboli mnie jeszcze bardziej. Przez chwilę nic nie odpowiada, tylko przygląda mi się z uniesionymi brwiami. A z jego oczu wyziera coś, czego jeszcze u niego nie widziałam: rozpacz. Artur żyje w popieprzonej rzeczywistości. Oto do jakiego wniosku doszedłem po 27 latach egzystencji. Od zawsze mierzę się z problemami, które na pierwszy rzut oka są nie do przezwyciężenia. Nigdy nie może być normalnie. Ariel i jego emocjonalne problemy. Ojciec go odtrącił i gość będzie się teraz na nas mścił, co za ofiara losu. Zachowuje się jak baba. Poważnie. Mnie by szkoda było czasu, chyba że tak naprawdę chodzi tu o moją firmę, o pieniądze, tych nigdy nikomu za wiele. Właśnie wracam do domu, dochodzi dwudziesta druga. Obiecałem lenie, że dziś będę wcześniej, ale nie dałam rady. Nie byłem w stanie przyspieszyć jednego z testów, a Monika tym razem nie mogła zostać po godzinach. Sterczałem więc przy komorze starzeniowej przez kilka godzin i wpatrywałem się w najnowszy specyfik DCD, który ma być wysłany za tydzień do Rosji. Ładnie dojrzał. Obawiałem się, że zawarty w nim dertryzon wypłynie, ale nic takiego się nie stało. Parkuję na podjeździe i wchodzę do domu. Już w progu wyczuwam zapach zapiekanego makaronu i sosu beszamelowego. Maria podaje mi posiłek w jadalni, informując, że Lena już jadła, a teraz jest na górze. Pewnie ciągle się zamartwia tą sytuacją udaje silną, ale ja wiem swoje. Od kiedy powiedziałem jej o Arielu, wciąż wyczuwam w niej strach. Kładę na stole telefon, portfel i siadam na krześle, które skrzypi pod naciskiem mojego ciała. Ostatnio przytyłem. Mięśnie na brzuchu stały się mniej wyraziste. Tracę rzeźbę. Nie mam czasu na ćwiczenia. Srebrny widelec spoczywający obok talerza odbija światło płynące z żyrandola, dynającego mi nad głową. Razi mnie jak biały przedmiot skąpany w promieniach słońca. Ostatnio zrobiłem się nadwrażliwy na bodźce wzrokowe. Wyostrzył mi się też słuch. Gdy ktoś mówi coś głośniej, odczuwam ból uszu. Jakbym słyszał huk. Masuję skronie, zatapiając się w kojącej ciszy. Maria zerka na mnie z troską. Niby krząta się po kuchni, ale wciąż zagląda do jadalni. Sprawdza, czy zacząłem jeść. Widzi, że coś jest nie tak. Uciekam od niej spojrzeniem. Ta kobieta zna mnie lepiej niż rodzona matka. Nie chciałbym jej niepokoić. Zamykam oczy i masuję powieki. Zaraz wszystko powinno wrócić do normy. To tylko chwila słabości. Wmawiam sobie to od kilku dni. Nie chcę dopuścić do świadomości prawdy, która wije się wokół mnie jak wąż. Jeszcze nie gryzie, ale syczy coraz głośniej. Czy Ariel mógł mi to zrobić? Zadaję sobie bezgłośnie pytanie, po czym nagle rozchylam powieki, jakbym chciał uciec od odpowiedzi. Nic o nim nie wiem. Jeśli w istocie pływa w nim krew rodziny Mangano, byłby do tego zdolny. To byłoby sprytne rozwiązanie. Sam bym się o nie pokusił, gdyby role były odwrócone. Sięgam po widelec i zaczynam jeść. Sos beszamelowy rozlewa się po moim podniebieniu jak balsam. Korzenne nuty smakowe idealnie komponują się z pieprzem i chyba rozmarynem. Pochłaniam kolejne porcje makaronu jak wygłodzony mieszkaniec Sierra Leone. Nadia ostatnio wrzuciła na Instagram zdjęcia z tego kraju. Została tam wysłana z misją. Po kolacji idę na górę. Chcę już zobaczyć Lenę. Jej widok zawsze koi moje nerwy, napełnia mnie jakimś spokojem. Gdy otwieram drzwi do sypialni, w moich uszu dochodzą dźwięki Etiudy Chopina. Lena lubi słuchać muzyki klasycznej, gdy czyta. Zastaje ją w łóżku z książką na kolanach. Ma na sobie cienki sweter. Jest błękitny, ładnie opina jej piersi. Zabawne, jak taki niepozorny fragment tkaniny może poprawić człowiekowi humor. Nagle zapominam o wszystkich zmartwieniach. Do ciała powraca energia, z której zaraz zrobię przyjemny użytek. Cześć, wita się ze mną, wodząc palcem pod prawym okiem. Chyba ocierał ze Wieszam marynarkę na krześle i przysiadam na łóżku, przyglądając się jej twarzy. Chowają przede mną, opuszczając głowę. Teraz już jestem pewien, że płakała. Leno, możesz na mnie spojrzeć? Wzdycha z wielkim wysiłkiem, zamyka książkę. Gdy unosi wzrok, jej oczy są zaczerwienione, opuchnięte. W jednej chwili ulatuje ze mnie energia. Kurwa mać, nie radzi sobie z tym, co jej powiedziałem. Jak ja mam jej mówić o wszystkim? Jest na to za słaba, absolutnie nie pasuje do mojej trudnej rzeczywistości. W tej chwili mam ochotę nią potrząsnąć. Powiedzieć, weź się kobieto w garść. Powstrzymuję jednak tę spontaniczną reakcję. Nie chcę jej jeszcze bardziej wystraszyć. To może podziałałoby na Waldka, ale nie na nią. Przesuwam się do niej, wyczuwając zapach brzoskwiniowego szamponu do włosów. Co się dzieje? Pytam choć doskonale, znam odpowiedź: nic. Oczywiście. W jej szmaragdowych oczach dostrzegam troskę pomieszaną z zakłopotaniem. Dlaczego tak późno wróciłeś? Pyta. Martwiłam się. Nie odpisywałeś. Miałeś wyłączony telefon? Byłem w laboratorium. Wiesz, że tam nie ma zasięgu. Myślałam. Urywa. Głos jej drży. To nie myśl. Tylko rób swoje. Mówiłem ci już, że nie możemy poddać się strachowi. To jest coś, na co on liczy. Niełatwo jest oprzeć się strachowi. Naprawdę niełatwo. Kładzie dłoń na moim policzku i patrzy mi prosto w oczy. Tylko ona potrafi tak mi się przyglądać, jakby widziała moją brudną duszę, a mimo wszystko w pełni ją akceptowała. To mnie napawa optymizmem. Zawsze w takich chwilach myślę, że nie jest jeszcze ze mną tak źle, skoro Lena wciąż w ten sposób na mnie patrzy. Mój organizm potrzebuje jej łagodnego spojrzenia jak tlenu. Jesteś blady, mówi a ja marszczę brwi w pozornym zdziwieniu. Blady? Pytam. Na dworze jest zimno, może to dlatego. Masz ciepłą skórę, odpowiada. Mrużąc podejrzliwie oczy. Dobrze się czujesz? Zawsze dobrze się czuję, gdy jesteś blisko. Przechyla lekko głowę i mruży oczy jeszcze bardziej. Nie wierzy mi. Zawsze mnie wyczuje, nie da się przed nią niczego ukryć. Ona też zna mnie już lepiej niż rodzona matka. Mam wrażenie, że kobietom łatwiej jest mnie rozgryźć niż facetom. Może powinieneś pójść do lekarza? Za dużo pracujesz, organizm nie jest studnią bez dna, w końcu zaczyna się buntować. Ale no wiem, w jakiej jestem kondycji, naprawdę nie potrzebuję tego typu porad. Teraz patrzy na mnie, jak zruga na kotka. Szkoda mi jej, ale muszę w ten sposób uciąć dyskusję. W przeciwnym razie szybko mnie rozgryzie i będzie się zamartwiać jeszcze bardziej. W istocie nie czuję się najlepiej. Wciąż się łudzę, że ma to związek z przepracowaniem, ale symptomy są niepokojąco spójne z najczarniejszym scenariuszem. Jestem zmęczony, to wszystko. Kiwa głową i uśmiecha się z wdzięcznością, że tym razem użyłem łagodniejszego tonu. Chyba obydwoje jesteśmy zbyt zmęczeni na kłótnie. Zresztą od wyjazdu leona, który mieszał w naszym związku, rzadko się kłócimy. Zanurzam palce w jej mokrawych włosach. Musiała niedawno wyjść spod prysznica. Bardzo ładnie pachnie. Wciągam jej zapach jak kokainę. Odurza mnie. Powoli wracają siły. Przysuwa się do mnie i składa pocałunek na moich ustach. Jest ciepły, wilgotny. Od razu robi mi się ciaśniej w spodniach. Przyznaję, że czasem jej delikatność mnie irytuje, ale w głębi duszy wiem, że wolę taką kobietę niż odporną na wszystko babę, jaką jest na przykład nadia. Subtelność Leny ma w sobie coś ujmującego, przyjemnego. Gdy zaczyna muskać ustami moją szyję, czuję na klatce piersiowej mrowienie. Oddycha mi się ciężej. Rosnę w środku, zaczyna brakować mi miejsca. Gładzi mnie po torsie, schodzi zimną dłonią niżej i niżej zaraz znajdzie się w spodniach. Przyjemnie schłodzi mnie na dole. Czuję, że niebezpiecznie wzrosła tam temperatura. Zerkam na nią. Jej jędrne piersi wyglądają w tym swetrze obłędnie. Dochodzę do wniosku, że wolę zabawić się inaczej obejmuję ją w talii i lekko podsuwam do góry następnie przyciskam ją do materaca i rozpieszczam tak jak na to zasługuje chcę wynagrodzić jej moje spóźnienie to, że czekała tu na mnie i płakała dochodząc jęczy tak rozkosznie że z trudem łapie powietrze zresztą po chwili ją doganiam przyglądam się uważnie jej twarzy oczy usta policzki wszystko rozmazane podnieceniem tylko ona tak pięknie przeżywa orgazmy. Na koniec układam się za nią. Nie chcę, żeby widziała bijący z moich oczu smutek. Dzisiaj było inaczej, mówi. Dlaczego? Mam wrażenie, że coś cię trapi. Nie musi mi patrzeć w oczy, żeby odczytywać moje myśli. Wszystko jest w porządku, Lena. Na pewno? Próbuję się odwrócić, ale jej na to nie pozwalam owijam sobie jej włosy wokół dłoni i przyciągam delikatnie do siebie. Rozpoczynam rundę drugą. Muszę odwrócić jej uwagę od tematu, który od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju.